Witam moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnej już części szachów ze mną. Tym razem wzory fajnych matów. To będzie jeden mat, ponieważ tam jest ten filmik o podstawach. No to ten film taki strasznie długi, chyba też go będę ciął, mi się wydaje. Chociaż no, to jest takie, tamten filmik to jest takie kompendium. Tam jest wszystko, co powinniście wiedzieć na samym początku. A tutaj, oczywiście, żeby nie było, ta pozycja, ustawiłem ją grając z botem na poziomie 1500, coś takiego. No ten 3200 teraz ustawiłem, żebyście po prostu widzieli, jak, że ten mat, który chcę wam przedstawić, jest jak najbardziej do zrobienia przeciwko każdemu. Jeśli będziecie mieli taką pozycję, no to wygracie. Pozycja wygląda następująco. No i teraz promocja na królową. Nie będziemy promować gońca, no bo mat dwoma gońcami jest prosty, ale go też przedstawię. Tam może będzie też jakiś filmik. Królowa, no nie, wieża, nie. Zrobimy sobie skoczka. No i tak, tutaj pokazuję 3,5. Lecimy. Główny plan, moi drodzy. Wygląda następująco. Musimy zrobić, jakoś zaciągnąć naszego przeciwnika, naszego wrogiego króla do tego rogu planszy. Jak to zrobić, zapytacie? Po prostu zabieramy mu pola. Odszedł tutaj, więc oddał nam te pola. Wskakujemy królem. No. Tutaj nawet, żeby przy okazji bronić to pole. Nasz przeciwnik no bardzo fajnie odchodzi. Teraz musimy się pilnować, żeby przypadkiem nie pójść tutaj królem. Z tego powodu, jeśli król pójdzie tu, będzie bronił te dwa pola, a goniec będzie pilnował tego pola, więc będzie padł. Zatem pójdziemy sobie tutaj. No i goniec pilnuje to pole. Pyk, pyk, pyk. Miał tylko i wyłącznie tu. Następne jego posunięcie będzie albo tutaj, albo tutaj, więc jak najbardziej jest spoko. Nasz plan jest taki: koń to jest pozycja wyjściowa. Mamy króla w tym rogu, zatem musimy doprowadzić do pozycji, w której goniec będzie na tej przekątnej bronił tego pola, koń będzie na tym polu atakował to pole. Teraz może się to wydawać takie trochę ciężkie, ale zaraz zobaczycie, że to jest ekstremalnie banalne. Zatem goniec wchodzi już na tą przekątną. Jeśli nam pójdzie tutaj, gdyby nam poszedł w tym wypadku tutaj, no to pamiętajcie, z tego miejsca już będzie mógł nam uciec tu. Powiecie, no ale przecież spoko, no bo zaciągamy go na to pole, gdzie ma zginąć. Dlaczego akurat na białe pole? Ponieważ będziemy matować białym gońcem, tym naszym białopolowym. Zatem, jak sami dobrze pewnie wiecie, białopolowy goniec nie zamatuje w czarnym rogu. Więc no proste. Z tego rogu musimy jakoś w kontrolowany sposób przenieść go, tego naszego wrogiego króla, na pole H1 w tym wypadku. Ewentualnie pole A. Pole A8 też jest spoko, no ale my będziemy go zaciągać w to pole, ponieważ no tak nam się podoba. Wykonał ruch tutaj, no to czyli już mamy gońca na tej naszej przekątnej diagonali, czy jak zwał, tak zwał. Broni tego pola, król broni tego i tego, więc ten jest zamknięty. Już jest właściwie już jest przy takim zepchnięty na tą część szachownicy. Zatem nasz plan jest prosty. Koń, koń, koń. Żeby już będziemy mu zabierać to jedno pole, żeby szedł w tym kierunku. Zatem robimy tak. Pyk. I w międzyczasie uważamy na pata, żeby przypadkiem nie było jakichś nieprzyjemnych sytuacji. Nasz przeciwnik zagrał coś takiego.
Nie wiem, być może możemy od razu zagrać tym koniem tutaj. Niemniej ja bym oddał mu tempo, bo chcę wskoczyć skoczkiem. Kiedy będzie na tym polu i po ruchu skoczkiem dopiero będzie wchodził tu. Tak, niby jedna różnica tempa, ale to może mieć jakieś znaczenie. Zatem jak mu oddać tempo? Najlepiej, oczywiście, no koniem nie, no bo koń już broni mu tutaj. Jest pozamykany. Jedyne pole, na które może wejść, to pole. Po prostu ruszę się gońcem, będzie musiał zagrać tu. Po czym wskakuje skoczek, zabierając mu już to pole. Musi zagrat tutaj. Mat w 43 pokazuje. No trochę to jest nieprawidłowe, bo mat będzie w 20 paru. No to zabieramy mu kolejne pole. To odejdzie tutaj w kontrolowany sposób. Pyk. No i tutaj już się zaczynają schody, ponieważ niby mu zabieramy te pola, ale już może uciec tu. I będzie niefajnie, dlatego koń idzie broniąc, nie, broniąc to pole. Nasz przeciwnik wybiera ten wariant. Oczywiście mógł odejść na prawo. Spokojnie, za chwilę będziemy ten wariant także rozpatrywać. No i tutaj jest fajna sztuczka. Mianowicie musimy odejść gońcem na pole D5. Powiecie, dlaczego akurat na to pole? I w tym wypadku... No, to jest błąd, ponieważ mógł odejść tutaj i byłoby wszystko w porządku. Przecież może odejść tu, może odejść tu. W ogóle wydaje się, że przez to pole tutaj, 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 tutaj i już w ogóle ucieka. Otóż nie, moi drodzy państwo, ponieważ gdyby odszedł tu, skoczek wskakuje tu i jest skoczek, goniec, skoczek. Król wskakuje tu i jest pyk, pyk. I jest już zamknięty. Ale no tamten wariant także wam pewnie za sekundę pokażę. Poszedł tutaj. No i teraz trzeba się skupić. Ponieważ tutaj mogą być nieprzyjemne historie. Goniec tutaj. Znowu się zapytacie, czemu? No właśnie temu. Ten goniec broni to pole. Więc spokojnie możemy teraz dać szacha. I zabieramy to pole. I już jest coraz, coraz bliżej. Król, żeby bronić konia. Odchodzi nam tu. I znowu będzie nam uciekał. O rety. No nie. Pyk. Znowu jest bronione. Wszystko tu jest bronione, bardzo spoko to wygląda. Już coraz bliżej celu, coraz bliżej. Jak go zamatować? No, zabierzemy teraz znowu to pole. Jeśli odejdzie tu, spójrzcie moi drodzy, że będzie uciekał. I jest kolejne pole, które trzeba mu zabrać. No, musimy mu je zabrać. Jak to zrobić? Zagrać tu gońcem. Odejdzie tu. Kolejne pole, które należy mu zabrać. Zabierzemy w ten sposób. Cofamy się, ponieważ no król musi przejść. Zabieramy mu kolejne pole ucieczki. Idzie tu i będzie chciał uciekać tędy. Nie pozwalamy. Atakujemy. Odszedł tu. To pole już jest bronione. W tym momencie bardzo ładnie nam to wyszło. Król ma tylko te dwa pola. Więc już spokojnie możemy ustawić mata. Mat wygląda następująco. Skoczek idzie tutaj. W następnym ruchu król pójdzie tu. I wtedy musi dostać szacha skoczkiem. Więc jeśli byśmy na przykład teraz poszli skoczkiem, te pola są bronione przez nasze figury. Jest remis. Więc no, też pilnujcie się, bardzo się pilnujcie. Goniec sobie odejdzie, oddajemy kolejne tempo. Musi się ruszyć tutaj, to pole jest bronione. To wszystko jest bronione, więc jest spoko, szach. To pola są bronione w tym momencie, wystarczy tylko dać mata.
Nie tak. No i to było jak najbardziej spoko. Nie wiem, czy można tutaj cofnąć. Jest tutaj opcja analizy. Ponieważ chciałbym wam pokazać jeszcze dwie linie. Dwie linie. Nie patrzcie na to, bo tak jak mówię, no po prostu przestawiałem pozycję, żeby. O, no dobrze, no to teraz. Król pierwotnie odszedł tutaj. Jeśli by odszedł tutaj, no to mamy już taką klasyczną sytuację. Po prostu zaciągamy go koniem. To jest bronione, więc odchodzimy, pilnujemy konia. Musi odejść tu. Idziemy tutaj. Jeśli pójdzie tutaj, taka główna linia, no to znowu szach, to wszystko jest bronione. Odchodzi tutaj, to jest nadal bronione. Skoczek idzie tu. Idzie tutaj, bo tylko tu może. Te pola są bronione, jak najbardziej spoko. Tylko, że właśnie w tym momencie, jak zgrabnie pozwolić, ponieważ no, jeśli przejdziemy królem, to jest słabe, niestety, ponieważ no, odejdzie tutaj, no i musimy się cofać królem, żeby bronić tego pola, więc to jest słabe. Po prostu proponuję w tej sytuacji zagrać ten ruch. To jest spoko. Idzie tutaj, gramy tutaj, idzie tutaj. Bronimy. Pyk, pyk, pyk. Pyk. Znowu będzie wychodził, więc znowu go łapiemy. Pyk. Tak, no koń idzie tutaj, poszedł tu, oddajemy tempo, idzie tu, szach, proste. No i ten jeszcze jeden wariant tam był taki, poszedł na C1, poszedł tutaj, tu i teraz się cofnął. A co właśnie, gdyby poszedł tutaj? No to tutaj mamy skoczek na F5. Jeśli by jeszcze spróbował jakoś, może przejść tędy, no to to jest i tak wszystko powolne. Idzie tu, goniec musi wskoczyć tutaj. Nie ma tego w liniach, ale to jest jak najbardziej spoko. Przechodzi tu. Zabieramy mu linię. Król podchodzi. No teraz możemy po prostu oddać tempo, zagrać tutaj lub tutaj. To jest totalnie bez znaczenia, co my teraz zagramy. Król na F. No to król podchodzi nasz. To jest wszystko bardzo ładnie pilnowane. Tylko też trzeba się pilnować, żeby przypadkiem nie dać pata. Zatem, jakby to zakontynuować, no możemy zagrać tak. Koń musi wskoczyć tu, no to on idzie tu, tu, tu. No i to jest ten sam wariant, który był tam wcześniej grany. Pyk, 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 pyk. Fajna grafika. No dobrze, i to jat tak zwany mat gońcem i skoczkiem. Jego nazwa pochodzi od tego, że się matuje gońcem i skoczkiem. Zatem bardzo skomplikowana nazwa. Mam nadzieję, że pomogła. Mam nadzieję, że już nigdy w życiu nie dacie pata i nie będziecie mieli remisów w tego typu końcówkach po obejrzeniu tego filmu. Ogólnie to jest zabawna sytuacja, bo teraz mi się przypomniało, jak w dawnych czasach moim poniekąd pierwszym nauczycielem, z takim panem, do którego chodziłem na zajęcia szachowe, imię, nazwisko Bogumił Paterek, działacz szachowy z Mazowsza, prezes Radomskiego Związku Szachowego, jeśli dobrze, Radomskiego Okręgowego Związku Szachowego, człowiek, do którego chodziłem na samym początku na zajęcia szachowe.
I właśnie pamiętam, jak bardzo dawno temu właśnie pokazywał mi te końcówki, tą końcówkę. I za każdym razem praktycznie jemu niestety ten pan zmarł kilka już lat temu. A wraz z nim wszelkie randomskie szachy. Tam są jakieś próby, no ale no niestety to już nie jest to, co było kiedyś. No i właśnie, za każdym razem, kiedy gram tego typu końcówkę, no to właśnie wspominam tych kilka godzin, kiedy pokazywał mi to, jak to zagrać, jak to zrobić. I też pamiętam taką pozycję. W ogóle to ta końcówka w tej partii z tym programem została zrobiona całkowicie nienaturalnie. Ale też pamiętam taką sytuację, kiedy grałem w klasycznej partii z kimś, nie pamiętam ten przeciwnik. Czy miał drugą kategorię, nie wiem co on tam miał, ja chyba też miałem wtedy dwójkę. No i właśnie doszło do takiej końcówki. Miałem do wyboru albo taką naprawdę trudną hetmańską, albo król, albo właśnie skoczek z gońcem. No to bez totalnego zawahania wybrałem gońca ze skoczkiem, po czym mój przeciwnik zapisał na swoim blankiecie z posunięciami wynik remisowy. Podpisał i dał mi do podpisu. Bardzo nieprzyjemnie i niekulturalnie swoją drogą. A ja się tak wtedy na to spojrzałem, mówię, o co panu chodzi w ogóle, co to ma być? Nie? On mówi, że to jest teoretycznie remisowa pozycja. No i remis. No bo to jest remis. No, szkoda mu czasu i nie będzie tego grał, zaraz zawoła sędziego, no i w ogóle i będzie remis. No to ja mówię, spoko, no niech pan woła tego sędziego. Sędzia został zawołany, po czym oznajmił wszem i wobec, żebyśmy jednak zagrali kilka posunięć, bo jest zasada 50 ruchów po ostatnim ruchu pionem. No i tak, no i tak, jeśli nie umiecie, jeśli tam, to znaczy jeśli... Nie umiecie. Jeśli nie umiecie, no to będzie remis. Jeśli umiecie to zrobić, no to tak spokojnie 25 posunięć do 30, a macie 50, więc też macie jakiś lekki margines błędu. Tam możecie w pewnym momencie zagrać jakieś niedokładne ruchy. Ten król może trochę uciec. Macie spokojnie dwie próby na to, żeby zamatować tego króla. No i tak też się stało w tamtej partii. No, przeciwnik musiał trochę pomazać w swoim blankiecie. No ten remis jednak, no niestety, no zawsze silniejsza strona w tych końcówkach wygrywa. No zagrałem tą końcówkę z programem 3200. Więc no, moi drodzy państwo, i też widzieliście, to było totalnie na luzie. Zatem proszę na spokojnie sobie obejrzyjcie jeszcze kilka razy może ten filmik. To jest bardzo fajna rzecz. Na pewno wam się kiedyś przyda, a jak nie, no to to jest zawsze jakiś szpan umieć zamatować w ten sposób. Też pamiętam taką anegdotę. Kiedyś mistrz FIDE, już bez nazwisk, miał taką pozycję. To znaczy, były mistrzostwa Polski chyba juniorów, czy jakieś okręgowa liga juniorów, czy tam druga liga drużynowa. No i tam jakiś kolega mistrza FIDE miał taką końcówkę gońca ze skoczkiem. No i wyobraźcie sobie, tamten chłopak nie był w stanie zamatować. Oczywiście stał się pośmiewiskiem tam dla wszystkich swoich kolegów. Śmiali się z niego niemiłosiernie. No i niestety padły, niestety względem przeszłości, padły znamienne słowa z ust mistrza FIDE, że gdyby on miał taką końcówkę, no to by w cuglach to wygrał, no, z zamkniętymi oczami by to wygrał. No i niestety chichot losu polega na tym, że w kolejnej już rundzie ten mistrz FIDE także miał taką końcówkę. No i także partia zakończyła się remisem, ku uciesze wszystkich zebranych. To znaczy mnie przy tym nie było, ja to znam tylko z opowiadania. Niemniej historia jest bardzo fajna. No i też jest to nauka dla was, moi drodzy. Nigdy nie bądźcie zbyt pewni siebie. Nawet w tak prostych końcówkach zawsze zachowajcie
Kurczę, brakuje mi słowa, a to będzie na nagraniu. Zawsze uważajcie na siebie, zawsze bądźcie czujni, nawet jeśli wiecie, że umiecie, ponieważ no kilka razy nawet z programami dla zabawy, tak dla wprawy, grałem tą końcówkę, no i też pod presją czasu. Być może moja zbytnia pewność siebie zagrała tutaj decydującą rolę, no i nie matowałem, wyobraźcie sobie. Zatem zawsze bądźcie czujni i zawsze obiektywnie podchodźcie do pozycji. No i tymi słowami kończę to nagranie. Mam nadzieję, że pomogłem. To jest bardzo fajna wiedza. Trzymajcie się zdrowo. No i tak. Pozdrawiam Was ciepło i gorąco.